uniwersum One Piece światowy rząd często jest przedstawiany jako instytucja posiadająca wiele wad, takich jak korupcja, brutalność, despotyzm, tolerowanie niewolnictwa, nadużywanie władzy itd., itd. Jednakże mimo tych negatywnych aspektów posiada on także pewne pozytywne funkcje, takie jak utrzymywanie globalnego porządku i stabilności na świecie, czy przeprowadzanie globalnych reform, takie jak likwidacja Shichibukai. Zatem kreuje się pytanie, czy światowy rząd jest całkowicie zły. Spróbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Zapraszam do oglądania. Jak mówiłem we wstępie, światowy rząd często jest krytykowany za swoje brutalne metody działań. Organizacja ta niejednokrotnie działała w sposób niesprawiedliwy, tłumiąc wolność i prawa obywatelskie dla zachowania swojej władzy. Przykładem tego jest Buster Call, użyty w serii już co najmniej kilka razy, co pokazuje gotowość rządu do stosowania ekstremalnych środków. Albo chociażby eksterminacja całego narodu z kraju Loa, żeby tylko naprawić swoje błędy i zachować twarz w oczach świata. Natomiast rząd kierowany jest przez Gorosei i Imu-sama, którzy podejmują decyzje bez żadnej odpowiedzialności przed obywatelami. Ich władza jest absolutna, a brak przejrzystości i demokracji prowadzi do nadużyć i manipulacji. Często podejmują działania mające na celu utrzymanie swojego statusu, legitymizacji do pełnej władzy i utrzymania niebezpiecznych dla nich tajemnic w ukryciu, kosztem nieraz dobrobytu i zdrowia zwykłych ludzi. Istnieje także 20 wielkich rodzin, które założyły światowy rząd i ich potomkowie, czyli światowa szlachta, roszczeniowo podchodzi do reszty globu. Robi sobie niewolników z kogo chce, urządzają sobie igrzyska śmierci dla rozrywki, czy robią sobie seksualne zabawki z pięknych kobiet. Generalnie wykorzystujemy ludzi i zasoby tego świata, by zadowolić własne zachcianki, na co światowy rząd daje całkowite przyzwolenie. Aczkolwiek, mimo powyższych wad, światowy rząd pełni także istotne funkcje w utrzymaniu porządku i stabilności. Marynarka wojenna, będąca zbrojnym ramieniem rządu, zwalcza piratów i zapewnia bezpieczeństwo na morzach, co jest niezbędne dla spokojnego handlu i życia na wielu wyspach. Istnieje zresztą także Reverie, czyli zjazd wszystkich królestw, które stać na daninę dla światowej szlachty. Ale owe Reverie zajmuje się rozwiązywaniem międzynarodowych sporów i problemów, co wprowadza pewien poziom globalnej koordynacji działań na wielu płaszczyznach, takich jak surowce czy konflikty zbrojne. Natomiast niektóre postacie, takie jak admirał Fujitora, Garp czy Kobi, pokazują, że nawet w strukturach światowego rządu są osoby dążące do sprawiedliwości i dobra. Ich obecność sugeruje, że instytucja ta nie jest monolitycznie zła, a raczej składa się z jednostek o różnych motywacjach i wartościach. Poza tym agenci Cypherpol, poza byciem marionetkami, którzy ślepo wykonują rozkazy i interesy światowego rządu, eliminując osoby im niewygodne, takie jak profesor Clover, są przecież rozproszeni po całym świecie, więc służą zapewne do zwalczania różnorodnych ekstremistów, którzy i może są przeciwko światowemu rządowi, ale być może są również niebezpieczni dla zwykłych obywateli. Kto na przykład powiedział, że wszyscy rewolucjoniści są świętymi mesjaszami postępującymi zawsze właściwie? Tego nie wiemy. Za to zawsze warto pamiętać o fakcie, że chociaż One Piece pokazuje przygody słomianych i najważniejsze wyspy tego uniwersum, a w tym wszystkim całe zło wyprawiane przez światowy rząd, to jednak na samym końcu istnieje cała masa wysp. I to na całym globie, nie tylko na Grand Line, gdzie żyją miliony osób. I wszyscy ci ludzie rodzą się, dorastają, zakładają rodziny i umierają we względnym spokoju. I tak jak mówiłem wcześniej, to wszystko dzieje się dzięki siłom marynarki, której dolne struktury niekoniecznie są złe i skorumpowane. Zatem marynarka zapewnia spokojne warunki do życia, a większość z tych ludzi nawet nigdy w życiu pewnie na oczy nie zobaczy światowej szlachty i całej patologii światowego rządu. I jedynie w transmisji
emitowanej typu tej Vegapunka, z ostatnich rozdziałów, pocztą pantoflową, poprzez handel, czy z gazet Morgansa, taka przeciętna osoba jest w stanie się dowiedzieć o całym złu tego świata. Ale to i tak nie zawsze. Więc marynarka, która reprezentuje obecnie światowy rząd i poprawia w zasadzie jego wizerunek, powinna istnieć bez względu na to, kto finalnie będzie u władzy. Służy ona do walki z niebezpiecznymi piratami czy innymi zagrożeniami i ma przede wszystkim na względzie ochronę cywili. Natomiast tacy ludzie jak wspomniani wcześniej Kobi czy Smoker pokazują, czym marynarka powinna zawsze być, a nie służyć jako narzędzie w oczach Gorosei do tuszowania spraw i ochrony zbrodniarzy z Redline. Podsumowując, to uważam, że światowy rząd nie jest całkowicie zły, lecz jego działania i struktura władzy zawierają liczne negatywne aspekty. Niemniej jednak rząd ten pełni również pewne funkcje prawne i bezpieczeństwa podtrzymujące utrzymanie porządku i stabilności na świecie, co wskazuje na jego złożoną naturę. Pokazuje to także dodatkowy problem stojący przed słomianymi kapeluszami i innymi osobami przeciwko rządowi. Jeżeli w przyszłości obalą światowy rząd, to co wtedy? Czy aby na pewno całkowita likwidacja światowego rządu jest taka dobra? Może lepiej zreformować całą organizację niż ją niszczyć? No ale to jest tematyka na osobny film. Ostatecznie jednak światowy rząd, jak każda inna instytucja globalna, musi być oceniana w sposób wieloaspektowy, ponieważ występuje tutaj dużo niejednoznaczności. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy być lepi na jego negatywy i jak najbardziej powinny być one punktowane i piętnowane przez postaci w tym uniwersum. Zatem ja byłem Kapelusznik, dajcie znać, co sądzicie o materiale i na razie.